środę wyrzeć się ojca i odrzuć nazwisko. Lub jeśli nie chcesz, powiedz mi, że mnie kochasz, a ja wyrzeknę się swojego rodu. Tak, Romeo, gdyby nazywał się inaczej, byłby wciąż w tym samym cudze. Przysięgam na ten blask księżyca otaczający srebrne czubki drzew. Nie przysięgaj na księżyc, który zmienia się od pełni do nowiu, bo twoja miłość podobnie zmaleje. Na co więc przysiąc? Nie przysięgaj wcale. A więc mam odejść ze swoim pragnieniem? A czegoż pragniesz? Abyś moje ślubo wzajemniła w księgu miłości. Żeby wyraźnie zabronił Bóg na ulicach Werony. Zranił mnie łot! Niech diabeł połowie nasze odwalone. Już się nie wyliżył. Co? Poszedł sobie? Nawet nie draśnięty? Trzymaj się. Rana pewnie powierzchowna. Liceum, to dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli zaszczycić dzisiejszą naszą premierę spektaklu. Mam nadzieję, że premierę, ale kolejne spektakle jeszcze się odbędą, czyli wszystkim gościom, rodzicom, uczniom i wszystkim, którzy są na tej sali, serdecznie w imieniu aktorów i pań dziękuję, ale w tej chwili chciałabym przedstawić i podziękować paniom, pani Monice Fabisiak i pani Anny Bursztyńskiej-Rudzkiej. Przygotowanie tego spektaklu i moim wspaniałym uczniom liceum, wszystkim, którzy tu występują. Trudno wymienić mi ich wszystkich, ale Państwo macie w programie młodzieży i wszystkich.